Cześć widzowie, kolejny dzień rowerowych zmagań, piękna pogoda, żal było nie wyjść. Ruszam w trasę. Standardowe miejsce, które wam pokazuję. Jedno chyba z ładniejszych w okolicy. Jadę sobie tędy. Przed chwilą Garmin pokazał mi niski stan naładowania baterii, a zrobiłem dopiero kilka kilometrów. Jak wyjeżdżałem, miał 75% naładowania, więc albo jest mu zimno, albo po prostu go nie podładowałem i tak chyba było. Ale na szczęście mam jeszcze smartwatcha, także trasa będzie zapisana, nawet jeśli tutaj zegarek padnie. Ja się kieruję w stronę Wachotka, jednak nie jest aż tak ciepło, jak się wydawało. Ale jak się dobrze człowiek uwierzy, to jest całkiem przyjemne. Planuję odwiedzić taką fajną trasę, na której byłem ostatni raz chyba w 2016 roku. Jeśli będzie w ogóle otwarte, no bo to ośrodek, więc mogą być jakieś tam szlawany, bramki. Zobaczymy. A no i jestem dzisiaj w nowym buffie, który właśnie sobie zamówiłem ze strony Kaniona. Chyba 45 zł mi wyszedł z jakąś tam zniżką. Poliester 100%. Baw jak baw. Chociaż w sumie tutaj też może być duży wybór. No bo z tego co kojarzę, są też bafy z Merinosa. Też bardzo fajny materiał. Może są lepsze, nie wiem. Możecie się podzielić swoimi przemyśleniami, jeśli używacie bafów. Czy taki zwykły jest dobry z poliestru? Czy są lepsze materiały i lepsze bafy na rynku? Oryginał, no to jest właśnie chyba ta firma Baw. No, a każdy to kopiuje, ale to jest bardzo fajne rozwiązanie. A tam jest ta górka, którą ostatnio testowaliśmy. Kurde. Krzaczory. Wycinkę sobie zrobili znowu. Był zjazd, no to teraz trzeba podjechać. Teraz sobie dopiero uświadomiłem po lewej stronie, jaki jest podjazd. No, wygląda to dosyć potężnie. Ale chyba dzisiaj się nie bawię podjeżdżanie. Niebo zrobiło się ciemne. No i ta pogoda iPhone'owa jest do dupy. Nie ma co się nią sugerować. No i zaczął padać deszcz ze śniegiem. Więc czekam jeszcze tylko na grat. Zjechałem sobie właśnie do zakrętu z Bachotka. Bardzo duże prędkości to można osiągnąć. Na Mazowi w 2015 roku, jak się tam ścigałem, to parę osób na zakręcie tam się wyłożyło. Wleciało w krzaki. No i tymi wszystkimi rowerami, którymi jeździłem, nie czułem się tam pewnie. A teraz zjechałem z taką pewnością i szybkością, że to się w głowie nie mieści. Człowiek sobie nie zdaje sprawy, ile rower może zmienić na takich zjazdach, dopóki się nie przejedzie takim rowerem. Piękna sprawa. A teraz to, co ciężkie fule lubią najbardziej, czyli podjazdy pod górkę. Po drodze trzeba oczywiście pamiętać o nawodnieniu. U mnie teraz jest tutaj izotonik. Najczęściej tak robię. A w plecaku mam litrowego tacę X-a, bidon i tam mam samą wodę. Jak ten się kończy, no to podmienię sobie bidon albo przeleję. I tyle powinno mi dzisiaj wystarczyć.
niestety aż tak skakać jeszcze nie potrafię. Karlanka. Piękne miejsce, można odpocząć tutaj sobie. Ośrodek nieczynny. Ale teraz sobie myślę, że to nie jest ten ośrodek, na który chciałem przyjechać. Pomyliłem chyba miejsca. Tamten ośrodek był chyba, jak się jedzie w stronę Biskupca i na lewo się odbija. Już nie wiem teraz. Ktoś sobie wjechał, brama się zamyka. Nie, ale zawracam. To nie jest to, co chciałem zwiedzić. To już było tyle lat temu, że pomyliłem miejsca. No i tutaj sobie też nie wiadę, więc wracam sobie. Próbuję sobie sprawdzić na necie ten ośrodek Partenczyny, ale jak widzicie, nie chce się wczytać mi strona 3G, no i nie ma neta. Orange. No drzewa są, no to też nie ma zasięgu. I z tego, co kojarzę, to tutaj w prawo szła fajna trasa wyścigu. To był wyścig bodajże w Zbiczni, w którym też brałem udział. I tam się właśnie wyjedzie przy Zbicznie, takimi fajnymi lasami. Ale jednak zawracam, bo ciekawość jest zbyt duża, jak ta trasa się zmieniła. Co tutaj jest? Pamiętam, że był to bardzo ładny teren. Tyle jest tu ścieżek do wyboru. Ale ta się wydaje taka dosyć interesująca. Zobaczymy, co tutaj jest. Zobaczcie, kawałeczek od głównej drogi, a jaki klimacik. Tak trochę górsko mam wrażenie. Piękne drzewka. No i w końcu widać trochę zieleni. Super przejazd. Podoba mi się to. Podoba się dla mnie. I z powrotem na głównej ubitej ścieżce. Co do roweru, jest jeszcze jedna kwestia. I to jest w sumie pytanie do was, do posiadaczy właśnie fulla. Pytanie się tyczy tego tylnego dampera,
bo pompowałem go z 2 tygodnie temu. Byłem ostatnio na trasie, mogliście zobaczyć film, ale dzisiaj jak się przejechałem, no to zauważyłem, że jest znowu tak mniej ciśnienia, znowu zrobił się miękki. Tutaj na tej skali procentowej, o, dosyć głęboko wchodzi ta gumka, czyli jest trochę przymiękko, tak jakby to ciśnienie gdzieś tam sobie uciekło. Czy to jest naturalny taki proces? Trzeba to sprawdzać, tak jak ciśnienie w oponach? Czy może gdzieś tam jakaś nieszczelność jest? Bo jeśli chodzi o przedni amortyzator, no to ciśnienie jest takie same. Tylko ta kwestia tego tylnego dampera. No i to tyle, jeśli chodzi o zapytania do Was. I jeszcze jedna taka w sumie prozaiczna kwestia, bo kwestia skarpet. Bo cały czas jeździłem sobie w zwykłych takich bawełnianych skarpetach. No i ostatnio się przerzuciłem na te skarpety od Canyona, które sobie kupiłem. Takie dłuższe, dosyć grube. No i wygoda i komfort jest no nie do porównania. Teraz jest mi ciepło, nie czuję dyskomfortu. Dałem sobie też do środka jeszcze dodatkową wkładkę i teraz but jest ciaśniejszy i bardzo przyjemnie się jedzie. Wcześniej to tak było na 2 razy, Wam powiem. Jednak ta skarpeta robi bardzo dużo. Na tą skarpetę założyłem sobie jeszcze jedną parę i jest naprawdę fajnie teraz. Przede wszystkim jest ciepło w te stopy. No i dynamika jazdy też jest większa, jak jest ten but lepiej spasowany. Natomiast co do kwestii rękawiczek, to jednak tamte L-ki zwróciłem i czekam na XL-ki. Były troszeczkę przyciasne, bo czułem, że jak je trzymam dłużej na ręce, no to drętwieje mi ręka. Także szybko podsumowując, no to czekam na większy rozmiar rękawiczek. Skarpety polecam mieć właśnie rowerowe, bo są bardzo przyjemne i zwiększają komfort. No i zaczyna lać deszcz. Nie ma tak sprawdzona prognoza pogody. Polecam serdecznie. A, pierwszy raz zaskrzypiały. Przeczekam chyba chwilę pod wiatą, bo to jest... A nie wiem, czy w ogóle coś tam widzicie. 22 km za mną. Zdążyłem wjechać pod wiatę, ściągnąć kask, rękawiczki i chyba właśnie przestało padać. Ale jak już jestem, to sobie coś zjem. A dla tych, którzy nie śledzili moich wcześniejszych przygód rowerowych, no to może nie wiedzą, ale zawsze wożę plecaku za plecakiem, za tą siateczką, taką gąbeczkę, piankę. Teraz sobie ładnie usiądę w ciepłych warunkach i można sobie przyjemnie biwakować. A plecak no to Osprejek Synchro 12 z Zalando. Taki fajny, mały towarzysz. No i tutaj odblask od Chińczyków. Pakowałem się dzisiaj na szybko. Mam 2 jabłuszka, no i troszeczkę chorupek orzechowych, czyli trochę soli, trochę białka, no, trochę wszystkiego na oleju słonecznikowym, wegańskie. Przy zakupie 2 biedrze teraz jest na nie promka po 3,50 za sztukę. No i ten zegarek mi ciągle wkurza, bo co chwilę wydaje jakieś dźwięki. O. Trening zakończony, koniec treningu, co chwilę coś ode mnie chce. Jak się zatrzymuję, chcę dla Was nagrywać, on do mnie gada. Muszę wyłączyć chyba te powiadomienia głosowe. No. No jeszcze taka mała rozkminka dotycząca kół w rowerze, bo tutaj są koła o rozmiarze 29 cali. Ja byłem na pograniczu rozmiaru, także mogłem mieć koła albo właśnie 27,5, albo 29. No i dlaczego wybrałem 29? No i tu odpowiedź będzie bardzo prosta. Bo miałem okazję jeździć na kołach 27,5. Miałem okazję jeździć oczywiście na kołach 29. I na kołach 29 po prostu lepiej mi się jeździ. Jak wchodzę na rower z kołami 27,5, no to mam wrażenie, tak jakbym robił krok wstecz, czyli jeździ mi się tam gorzej. Mimo że to są fajne rowery, ale te 29 cali no jest przyjemniejsze w jeździe. Osprzętowo były nawet podobne do tego roweru. Jeden był za 7,5 tysiąca, był to jakiś Giant, a drugi to był chyba też Giant. No, ale to było jeszcze lata wstecz, jak były początki tego trendu w sumie na 27,5, no bo jakoś one się nie utrzymały za bardzo na rynku. Wyparły je koła 29. Oczywiście nie wyparły ich totalnie, no bo jest tutaj wybór, tak jak w Canyonie, że możecie kupić sobie taki rower na kołach właśnie mniejszych. Jest
taka możliwość, w marinie tak samo. Tutaj akurat wybieracie sobie SK albo XS, jak chcecie mieć 27,5, a w marinach na przykład możecie wziąć XL, L na kołach 27,5. Jest jeszcze większy wybór. Mniejsze koła są lepsze do innych rzeczy, do zjazdów, do skakania, a większe koła będą lepsze do takiej klasycznej jazdy. Wydaje mi się, że nie ma raczej takiej szansy, żebym kiedyś się przeniósł na koła mniejsze, a 29 cali to chyba już też jest max, który montuje się w rowerach. Nic branża chyba ciekawszego, mądrzejszego nie wymyśli. To jest takie wszystko w granicach normy, 29 cali. Oczywiście były gdzieś tam prototypy rowerów na kołach nawet 36 cali. Chińczycy jeździli po schodach, ale jak widać tylko prototypy. 29 nadaje się do ścigania, nadaje się do wszystkiego. Teraz w ogóle robią takie mieszanki rowerów, znaczy mieszanki kół. Z przodu 29, z tyłu 27,5. I to właśnie się nadaje do skakania. Natomiast jeśli chodzi o mnie, no to klasyka. Ja zostaję przy 29erze i bardzo fajnie mi się z nim żyje. Trochę podjadłem, deszcz się skończył, trzeba ruszać dalej. Niby tylko chwilę popadało, ale czuję, że jestem już cały przemarznięty. Szczególnie jeśli chodzi właśnie o ręce i głowę. Jest mi zimno chyba najbardziej w czoło, w uszy. Mam niby czapeczkę pod kaskiem, ale jak się głowa spoci, no to dużo już nie pomaga, bo zaraz wszystko jest wychłodzone. Pewnie są lepsze czapki, które odprowadzają pot, ale moja jest taka zwykła. Mam po prostu ją pod kaskiem, żeby coś tam dawała, jakąś termikę. Ale na pot tutaj nie ma silnych. No, 4 stopnie Celsjusza, no to szału nie ma, co tu ukrywać. Wyszły sobie na drogę. Piękny dźwięk. Czasami się tak zastanawiam i się dziwię, że ludziom chce się pisać pod moimi filmami komentarze, których negują, że kupiłem na przykład ten rower, że powinienem wybrać inny model. Nie mówię oczywiście o komentarzach, tak jak dostałem ostatnio, że fajnie by było teraz zabrać ten rower w góry, tam gdzie jego miejsce. No bo coś w tym jest, że full powinien widzieć cięższe tereny, ale tereny są jakie są. Ten rower wybrałem, bo chciałem spróbować w końcu coś innego. Nie chciałem znowu hardtaila, mimo że całe życie jeżdżę na hardtailach, jeździłem. Oczywiście, że lepszym wyborem byłoby kupienie lekkiego fulla, prawdopodobnie z mniejszym skokiem z przodu, 120 mm. Oczywiście, żebym wolał Canyona Lux Traila na przykład, zamiast Neurona, bo sprawdziłby się lepiej na kujawsko-pomorskie ścieżki, tereny. No ale cena jest też zaporowa Lux Traila. 7000 zł, a 17000 zł. No to jest trochę różnicy. A tak naprawdę 17000 zł, no to mówimy tutaj o podstawie. Bo taki troszeczkę już lepiej doposażony Lux Trail w kolorystyce, która też mi odpowiada, bo dla mnie to też jest ważne, no to kosztuje chyba 23 czy 24 tysiące złotych. Nie przytoczę wam teraz konkretnej kwoty, no ale zobaczcie, to jest cena 3 neuronów. Ten rower kosztuje 7 tysięcy, kosztował, a tamten kosztuje, no zakładajmy, że 21 tysięcy, bo pewnie też był na promocji. Ale to dalej daje 3 neurony, także przepaść cenowa jest potężna. Oczywiście, że wolałbym tamten rower niż ten, lżejszy full. No to i lepsza jazda. Ogólnie lżejszy rower. No a z tego roweru, jak wam mówiłem, jestem na chwilę obecną zadowolony, więc decyzja chyba była w miarę rozsądna. Są mankamenty, tak jak w każdym rowerze. Czy to będzie rower za 10, czy za 30, czy za 50, bo takie rowery też się zdarzają. Każdy rower ma wady, każdy rower ma coś, co nam nie pasuje i można by w nim zmienić. Tutaj tak samo mogę sobie zmienić napęd, czy coś, co nie będzie mi odpowiadało. Wstawić lżejsze opony, dętki. Przede wszystkim odchudzić koła, bo lżejsze koła, no to dużo lepsza jazda. Tutaj się traci najwięcej energii na kołach. Ale na razie nie przeszkadza mi to jakoś specjalnie. Odchudzanie roweru i lekki full, no to jest kierunek bardziej pod wyścigi, a do turystyki
no nie ma tragedii. Może jakbym robił większe dystanse, to pewnie bym to odczuwał. Ale ja sobie jeżdżę tak lokalnie, 30-50 km. Na razie to jest tyle. Czekam też oczywiście na lepszą pogodę. No, takie tam rozmyślenia. Ale komentarze nieraz się takie różne zdarzają, więc próbuję się do nich jakoś tam odnieść. No, każdy ma wolną wolę, każdy ma swój budżet, swój portfel. Możecie sami kupić lżejszego fula, jeśli was na to stać, jeśli wam nie szkoda pieniędzy, no i sobie jeździcie, nie? Ale ktoś nie musi pisać, że zmień na przykład rower na inny, czy wybrałeś zły, bo lepszy byłby taki czy taki. No, takie jest życie, nie? Już internet działa. Tak jak myślałem, pomyliłem ośrodki. To miał być ośrodek wypoczynkowy Park Tenczyny, a ja teraz byłem na ośrodku Sosno. Tak to wygląda. Nie ukrywam, że ta trasa troszeczkę mnie zmotywowała, jak sobie o niej przypomniałem. Jeszcze jak zobaczyłem, że ma być słońce. Ale niestety wszystko nie wypaliło. No i pojechałem sobie taką praktycznie klasyczną pętlę. No. I tyle w sumie z dzisiejszej wycieczki. No więc to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień. Ja mam przejechane 31 km. Zostało mi jeszcze 3 km do domu. Teraz już się z wami żegnam definitywnie na dzisiaj. Widzimy się w następnych odcinkach. Trzymajcie się ciepło, życzę dobrej pogody. Mi i wam. I kręćcie. Wiosna nadciąga. Do następnego, siemanko. Właśnie dla was nagrywałem i spadł mi telefon w piasek. O kurde.